Cześć, Cześć. cześć Mateusz. Witamy Was w trzecim odcinku dotyczącym aplikacji iMovie, czyli tego, w jaki fajny i szybki sposób zmontować swój własny film na YouTubie. Dziś pokażemy Wam kilka trików, czyli informacje o przejściach, o muzyce, dodawaniu napisów czy koloryzacji filmu. Jest to o tyle przydatne, że Wasz film dzięki takim kilku trikom może stać się jeszcze lepszy, jeszcze ciekawszy, no i będzie wyglądał efektownie. I zbierze, czego najwięcej na YouTubie? Wyświetleń i subów, oczywiście, jak najbardziej. Zaczynamy? Tak. OK. Dodajemy film w aplikacji iMovie. OK. I klikamy utwórz film na dole. Nauczy się? Świetnie. Dobrze, teraz po prawej stronie masz bibliotekę mediów. I wybierzmy jakiś film, który już wcześniej nie zapisaliśmy. Dodając film, pojawia wam się taka specjalna żółta klamra, która pozwala wybrać kadr tego filmu. Jest to o tyle proste, że możecie od razu dodać to, co Was interesuje. I szybkim kliknięciem plusa film wpada na sam dół do tak zwanego timeline'u, gdzie możecie przeprowadzić jego edycję. Po kliknięciu w ten film, to już pojawi Wam się nowe menu z różnymi opcjami. Powiesz, co się pojawiło na dole? Czynność, szybkość, głośność, napisy i filtry. Dokładnie tak. W czynności możemy ten film podzielić lub powielić. W przypadku szybkości to jest to, co wszyscy kochają, czyli efekt żółwia lub królika. Możemy przyspieszyć lub zmniejszyć ilość klatek na sekundę. Od razu uprzedzam, warto wcześniej wyciąć dźwięk, oddzielnie go zapisać. Tak, by po prostu nie zmienił on się w tym filmie. Będziecie brzmieć po prostu jak komik po balonie z helem, tak? Okej. Okay. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze napisy, możemy dodać. Możemy dodać napisy. Jest to o tyle ważne, że tworząc filmy na potrzeby YouTube'a, często wiele osób ogląda je bez dźwięku, więc warto dodać napisy. I tu macie od razu kilka opcji z napisami. Mamy zarówno standardowe napisy, jak i napisy z animacjami oraz dodatkowo możemy jeszcze zadbać o to, gdzie one się znajdą, tak? Czyli czy będą na środku, czy będą na dole, czy będą zawierały jakieś konkretne dodatkowe informacje lub czy będą podążały za efektami w filmie. OK, dodasz jakiś napis? Fantastycznie. OK. Kolejną rzeczą, którą mamy w opcjach, są filtry. Są to filtry, które trochę znacie pewnie z aplikacji Instagram czy z facebookowych relacji, ale służą one głównie temu, by nasz film miał bardzo konkretną kolorystykę. Tu zarówno znajdziemy opcje typu film czarno-biały, jak i efekt filmu niemego, czyli z takimi delikatnymi przejaśnieniami i zacięciami, ale też jeżeli kręcicie na przykład film typu western, od razu znajdziecie odpowiednie wybarwienie w kolorach żółci. Tak? Co jeszcze tu mamy takiego? Możemy również ustawić przejścia między konkretnymi filmikami, które na przykład, jeżeli podzielicie film, możecie ustawić też przejścia między tymi kadrami. I przejścia możecie ustawiać indywidualnie w menu przejść, ale też w opcjach całego filmu, które znajdują się na samej górze pod trybikiem. Macie gotowe motywy. Motywy są o tyle fajne, że od razu one narzucają też na przykład dźwięk lub kolorystykę przejść. I to bardzo ułatwia pracę z takim filmem, ponieważ nie musicie się zastanawiać, co z tym zrobić. Tak? Mamy gotowy efekt, który wygląda rewelacyjnie. I nie musimy po prostu nad tym się zastanawiać. Dodatkowo możecie uruchomić opcję, by ścieżka dźwiękowa była zgodna z motywem. Czyli też tutaj od razu nam odpada temat, jaki dźwięk wybrać, czy on się odpowiednio zmontuje, czy będzie nadążał za naszymi filmikami. Wystarczy, wybieramy to i mamy już z głowy. Tak? No to już jaki wybrałeś motyw? Wiadomości. Wiadomości. Motyw wiadomości jest fantastyczny też do tego, by stworzyć na przykład filmik informacyjny. Jeżeli będziemy na przykład montować zestaw informacji na
akurat w przypadku Mateusza będzie to relacja z jego rozgrywki. Możemy zebrać tam na przykład jakieś protipy dla Was i dodać fantastyczne podpisy. Kolejną rzeczą, którą warto zrobić w iMovie przy edycji danego filmu, jest oczywiście zarządzanie dźwiękiem. I podobnie jak filmiki, dźwięk też możemy tu ciąć, możemy go wyciszać, a w przypadku, jeżeli na przykład przenosicie swój projekt na Maca, na komputer i tam w iMovie pojawią się Wam dodatkowe opcje. Opcje pozwalające na montowanie kilku ścieżek dźwiękowych, na przykład nakładanie także kilku filmów na siebie, które dają nam efekt przenikania. Tak. Dodam jakąś ścieżkę dźwiękową. Ok, mamy ścieżkę dźwiękową. Ona standardowo dodaje się od razu do całego naszego filmu. Czyli jeżeli na przykład trwa on minutę, to mamy ścieżkę dźwiękową, która trwa minutę. Czasami pojawia się taka potrzeba, by ta ścieżka dźwiękowa gdzieś się wyciszała. Tak? I tu podobnie jak wcześniej mamy możliwość wyciszenia. Warto taką ścieżkę dźwiękową też pociąć zgodnie z kadrami, które mamy. Tak? Uda Ci się, Mateusz, pociąć? Świetnie. Taką pociętą ścieżkę dźwiękową możemy też oczywiście zawsze skrócić lub wydłużyć. I do tego mamy żółte klamry, które na początku pojawiały się w momencie, gdy dodawaliśmy film z biblioteki. Tak? Ok. Co jeszcze możemy zrobić? Czasami, jeżeli nagramy filmik, nagrywamy go na przykład iPhone'em i powiedzmy wpadnie nam kto? Młodszy brat czy siostra i zaburzy całkowicie dźwięk i to, co nagraliśmy, ale samo wideo było rewelacyjne. Tu możemy zrobić coś takiego, jak nagrywanie notatki głosowej, którą możemy zastąpić oryginalny dźwięk. Tak? Na górze po lewej stronie znajduje się po prostu symbol mikrofonu, który się pojawia i pojawia się specjalne menu z symbolem nagraj. Tak? Akurat jest to często wykorzystywane na zajęciach, opcja podkładania dźwięku i zamieniania tekstu, który wcześniej nagraliśmy. W bardzo prosty sposób dodajemy nagranie, widząc od razu, w którym momencie naszego filmu jesteśmy, czyli ten dźwięk będzie podążał za tym, co już dodaliśmy wcześniej, jakie kadry. Tak? Wystarczy zakończyć i odsłuchać. Nagranie pojawia nam się jako dodatkowa opcja, jako dodatkowa ścieżka dźwiękowa. Czyli w razie czego możemy je też wyregulować, przesunąć, podzielić lub po prostu na końcu wyrzucić, jeżeli stwierdzimy, że jednak oryginalny dźwięk z filmu był lepszy. Ok, to na tyle. W dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się, w jaki prosty i szybki sposób zmontować gotowy filmik, jak dodać napisy, jak wybarwić ten film, w jaki sposób dodać dźwięk lub nawet podmienić oryginalny dźwięk i jak wykorzystywać motywy, które są dodane do iMovie. Tak? Tak. Co Mateusz, powiesz nam jeszcze na temat iMovie? Jest to bardzo prosta w obsłudze aplikacja i mi osobiście się bardzo przydaje w codziennych czynnościach, nagrywania jakichś krótkich filmów dla zabawy chociażby. Więc polecam. Dzięki wielkie. Dzięki, Mateusz, za współpracę. Dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.